A jak trwają w ogóle przygotowania do Eurowizji? No dzień po wygranych preselekcjach tutaj w Polsce od razu wystartowaliśmy z przygotowaniami. Tych przygotowań jest bardzo dużo codziennie. Rozmawiamy z Portugalczykami odnośnie sceny, odnośnie ustawienia, odnośnie tego, ile wzrostu ma na przykład mój chórek i tak dalej, i tak dalej. To są informacje, które wydawać by się mogły, no absurdalne, ale naprawdę to jest potrzebne. Ci ludzie są bardzo, bardzo profesjonalni. Cieszę się, że mogę pracować z tak fantastycznymi ludźmi. Już wiem, że w Portugalii jest super zawodowa ekipa. Bardzo się z tego powodu cieszamy, robimy swoje, Lukas śpiewa, trenujemy, ćwiczymy. Czyli taki wysoki poziom, jeśli chodzi o samą organizację właśnie, o występ? No myślę, że Eurowizja jest jednym z większych takich telewizyjnych przedsięwzięć na pewno w Europie. Proszę pamiętać, że Eurowizja ogląda, o czym ja nie wiedziałem do momentu wygrania tutaj tych preselekcji, ponad 200 milionów ludzi na świecie, więc to jest ogrom i myślę, że tam musi być tego typu poziom. Aczkolwiek mnie to ciągle zaskakuje, bo przygotowując pewne pliki, przygotowując pewne techniczne rzeczy, zaskakują mnie pytania. Cieszę się, że mogę się też w tę stronę rozwijać i w ogóle lubię tego typu wyzwania i tego typu poziom pracy, że to naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się. Jest właśnie jakaś taka presja w związku z tą wielką oglądalnością, stres? Oczywiście, że jest presja, ale właściwie nie wiem, czy ona jest duża, bo to pewnie im bliżej, tym się to będzie nawarstwiało. Dzisiaj też na przykład tutaj może była trochę mniejsza ta oglądalność w telewizji, ale też nam się trochę nasze nogi drewniane, bo na tym parkiecie to trzeba podkreślić, trzęsły. No, zobaczymy. No jest taka presja, że tyle ludzi gdzieś tam na świecie to ogląda, ale to też jest pewnego rodzaju takie paliwo napędowe, że trzeba wypaść super, że musimy zrobić wszystko jak najlepiej. Dlatego tutaj nie ma przelewek. Zdamy z siebie wszystko.